naszego rozumowego myślenia. Kolejne pytanie, tu się pani zgłaszała. Znaczy ja chciałam tutaj pewną refleksję, która mi tutaj przyszła w momencie, kiedy do głowy, kiedy mówił o tym naszym zastraszeniu, o tej naszej bezradności w tej chwili, pan Mariusz. No, jest to prawda, ludzie się boją, boją się utraty pracy, boją się w tej chwili tych komisji powołanych, aż historię pisze się na nowo. Tylko że w tej chwili znaleźliśmy się w takim dziwnym momencie historii, w którym wszyscy czujemy, że coś prawdopodobnie się wydarzy. I co gorsza, my jako Polacy nie będziemy mieli na to praktycznie prawie żadnego wpływu. To się gdzieś dzieje ponad nami. Muszę przypomnieć taką rzecz, która właśnie w tej chwili na tej szali historii po prostu może wszystko zmienić, mianowicie to, co stało się z powołaniem nowej waluty BRICS. Ten cały układ, w którym żył świat Zachodu, oparty na SWIFT-cie, oparty na dolarze, oparty na tym, że Amerykanie żyli się dobrze i wygodnie poprzez produkcję waluty, na której zarabiali, równocześnie zadłużali się, wiemy, że są w Chinach ogromnie zadłużeni. Przyszła chwila prawdy, właśnie ta wojna na Ukrainie, która się toczy, a także druga wojna, która się toczy w Palestynie, która też nadwątliła ten cały system, trzymany przecież przez bankierów w większości pochodzenia żydowskiego, zadrżało to wszystko. Jak wcześniej takie sprawy były rozwiązywane? Wiemy doskonale, że jeżeli ktoś chciał, tknąć walutę amerykańską, no to kończył marnie. Takim szczególnie drastycznym przykładem był Kaddafi, prawda? I jego pomysł postawienia swojej waluty, dinara, na parytecie złota, bo w Libii złoto było. Był to kraj w ogóle zasobny, prawda, w ropę i jeszcze po odkryciu dużych złóż wody pod Saharą, to w tej części, prawda, oni przygotowywali się do odbudowania potęgi tego państwa i mieli aspiracje włączenia też innych krajów afrykańskich, prawda, w obręb jakichś przyszłych związków, no i przede wszystkim mówię stworzenia właśnie waluty. Co dokonał Zachód? Sam przywódca został unicestwiony. Kraj, którego ludzie, nieliczna ludność była bardzo zamożna i sobie dobrze, tak powiem, radziła, bo każdy, kto czytał o tym, doskonale wie, że Libijczycy byli najbogatszymi, najzasobniejszymi osobami, znaczy ludźmi, którzy w Afryce funkcjonowali, nagle został kompletnie zrujnowany. Zachód zaczął okradać ich w tej chwili z ropy, złoto zostało zrabowane, Kaddafi w okrutny sposób zamordowany. Druga taka próba też naruszenia tego systemu, no to był Irak Hussein, prawda, też jak tylko zaczął o tym wspomnieć. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy w takim momencie, jesteśmy w historii, gdzie to może jeszcze tylko Amerykanom i częścią tej oszalałej, wydaje mi się, psychicznie chorej elity dzisiejszej Europy, wydaje się, że to ona jeszcze trzęsie światem, tak jak ten ogon psem, a robi się już zupełnie inaczej. No ale oczywiście ten, kto potencjalnie może iść razem z całym tym systemem na dno, nie zostawi tego. To szczególnie wówczas, kiedy dysponuje bronią jądrową i kiedy znajduje jeszcze chętnych do tego, żeby za nich walczyć. Za taki kraj, dla Stanów Zjednoczonych, uznawana jest Polska. Wiele lat pracowano nad tym, aby zrobić Polakom gębę oprawców, nie tylko Żydów, ostatnio także poprzez publikacje, prawda, ukraińskie, wiemy, że to myśmy mordowali przecież biednych Ukraińców na Wołyniu, w ogóle żeby się nad nimi znęcali i nawet noblistka nazywała nas kolonizatorami, więc nikt nie będzie nad nami płakał. Urobiono to opinię bardzo jednoznacznie. Ale to, do czego tak naprawdę nie możemy w tej chwili dopuścić,
to jest to, żeby będąc członkiem NATO, iść samemu, dać się zamordować, prawda? Te zapisy, które nas dotyczą, mówią dosyć jasno, na pomoc może przyjść, ale nie musi przyjść, tak jak w 1939 roku. I otóż słuchamy wypowiedzi przygotowań wojennych w naszym kraju. To wszystko nabiera tempa. Wypowiedzi zarówno pana Hołowni, jak i wypowiedzi pana prezydenta dzisiejsza. To są rzeczy szokujące, są to rzeczy prowokacyjne. A do tego... Proszę nie przeszkadzać pani. Proszę pozwolić pani doktor kontynuować. Proszę sobie odejść gdzieś. A do tego po prostu... To nie jest tak, że to jest tylko jasionka, prawda? Dzisiaj z bardzo wielu krajów europejskich, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, płynie broń. Płynie broń ofensywna. Dlatego też mają być tutaj przekazane samoloty, które z naszych lotnisk, o tym już mówi nam się otwarcie, mają uderzać na cele w Rosji. No i tego niestety Rosja nam prawdopodobnie darować już nie będzie mogła. Mimo powściągliwości w czasie tamtej wojny, gdzie wiemy, że nie są, tak jak w Gazie, rozwalane budynki, nie są niszczone obiekty cywilne na skalę w ogóle taką, jaką tam się to rozgrywa, świat milczy, to krzyk wokół tego jest wielki. Dzisiaj zagrożony jest Kraków, proszę państwa. Informacje co do tego płyną ze Stanów Zjednoczonych. Ja mówiłam już o tym w jednej ze swoich wypowiedzi u pana Morkisza na stacji Siewców Prawdy. To wszędzie prawie w tej chwili jest blokowane. Ale nie jest tajemnicą, że lotnisko w Balicach, które leży w samym centrum Krakowa, ma być w ten plan włączone. Tego przerzutu broni, dlatego że my jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani. Mało tego, mówi się o tym, że tutaj będzie kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonowało. Poza Krakowem, wchodzi jeszcze Gdańsk, prawdopodobnie Poznań. To jest coś jak z Powstaniem Warszawskim, proszę państwa. To jest coś okropnego. W czasie, kiedy jeszcze Polska była komunistyczna, kiedy przygotowywano plany walki z NATO, prawda, Układ Warszawski przygotował walkę z NATO, jednym z punktów dowodzenia miał być tutaj właśnie koło Krakowa. Wówczas wojsko nasze, wojsko polskie, postulowało tam w Rosji, że historyczne miasto Kraków, które ocalało w dużej mierze cudem, bo ocalało między innymi dzięki staraniom Watykanu, o czym się mało wie, ląd tam wyprasza. Oczywiście część obiektów została zaminowana, ale nie wszystkie zostały wysadzone. Ma teraz, tak jak wówczas, być narażone. Tylko, że nie przez tych wrogów, którym się zawsze nam przedstawia, że to jest to coś najgorszego, bo oni się nawet cofnęli. Oni nawet po prostu te obiekty dowodzenia i tą broń po prostu stąd zdecydowali się ich tutaj nie umieszczać. Tymczasem nasi wielcy przyjaciele nie mają w stosunku do nas, jak widać, żadnych skrupułów. Proszę państwa, przecież państwo są w centrum miasta, to nie jest nawet jak ta jasionka, która jest te kilkadziesiąt kilometrów jednak od tego Rzeszowa. I nawet jeżeli tam jakieś bomby hiperbaryczne, już nie mówię, atomowe by to walnęły, to być może jeszcze ta ludność jakoś z miejska, prawda, z Rzeszowa jeszcze by jakoś ocalała. U nas nie. U nas jeszcze z tym naszym tutaj wzgórzem, jak tam walną, to pół Krakowa, prawda, a może nawet cały zapomni. Co wówczas się stało? Przecież właśnie interweniował w tym pan pułkownik Kukliński, którego pomnik tam mamy. To był właśnie człowiek, który kiedy dowiedział się o tym, a zresztą nie było to ukrywane, jak ta wojna ma być toczona. Na moich zajęciach z wojska, kiedy studiowałam, uczono, jak będzie wyglądał scenariusz. Scenariusz będzie wyglądał tak, że po chemicznym dywanie będą jechały czołgi z taktycznymi pociskami nuklearnymi i będzie się to rozegrywało między Wisłą a Odrą. I mamy znowu ten sam plan, tylko nie robiony przez złych Rosjan, tylko robiony przez naszych przyjaciół. I znowu nasz kraj jest do zresetowania. Oni sobie zrobią tutaj jakieś pole bitwy. Zwróćcie państwo uwagę, nie Ukraina, bo oni już dokładnie wyliczyli, ile tam jest złota, ile tam jest ropy, ile tam jest różnych surowców.
i jeszcze doskonała, nie do końca zniszczona przez te ogromne niemieckie i blegrokowskie wielkie Liegenschafty rolnicze, prawda, ziemia. A tutaj piachy, nie? No, i ci Polacy, których zawsze, z którymi zawsze są kłopoty. Z którymi zawsze są kłopoty. No to dlaczego? Tam sobie zostawimy, może jakieś osiedleństwo, tam ktoś tam jeszcze zrobi, zawsze tam były takie ciągoty. No ale tutaj koniec. Nawet zapytałam kiedyś takich znajomych, bo też dużo inwestycji, prawda, jest zachodnich, jest dużo inwestycji deweloperek, prawda, krajów zza Morza Śródziemnego. Ja myślę, że przecież to wszystko będą straty. I usłyszałam co? Odbudowa jest bardziej opłacalna. No i dlatego, proszę Państwa, uważam, że jeżeli w tej chwili takich rządzących mamy, bo myśmy, ja zakładam jedną rzecz, bo tutaj była mowa o tym, że Polacy są głupi, prawda? Nie, nie są głupi, proszę Państwa, to zawsze wybierają mniejsze zło. Wiedząc, że do wojny pcha PiS, bo oni są tym zainteresowani przede wszystkim i pan prezydent, postanowili wybrać tą ekipę, która wiadomo, że są złodziejami z P, prawda, bo większość z nich już nam się pokazała, że chce prywatyzować szpitale, że chce w zasadzie nas obrobić, no ale są tylko złodziejami, ale może nie chcą nas wykończyć do końca, może chcą nas okraść, ale nie zabić, proszę Państwa, na takiej zasadzie. Przepraszam, że to jest, że tak powiem, tak dosadnie, no ale wiem, proszę Państwa, że wielu Polaków w ten sposób wybrało. Na zasadzie mniejszego zła, bo jeżeli ci, oni tutaj z Europą, no to ta Europa też może nie taka chętna, może trochę więcej tego rozumu ma, ale może nas pod te ruskie gąsienice nie rzucą, prawda, na tą wojnę. No i co się teraz okazuje? Rzucą. Mało tego, jedni z drugimi są tutaj w tej chwili już prawie z tym zblatowani. Mówimy, czy mamy czas. Nie mamy już specjalnie czasu. Moi znajomi zza oceanu, a także część tych europejskich, którzy trochę się znają na tych rzeczach, mówią, że już od lipca będziemy w stanie zagrożenia, że każdy miesiąc tutaj może nas zbliżyć do tej katastrofy. Co możemy robić? No przede wszystkim tutaj pan Leszek przygotował, zrobił ruch, prawda? Byliśmy w Warszawie, potem nas spacyfikowano. Przypomnijcie sobie Państwo, w czasie, kiedy ja usiłowałem tutaj nawet w kampanii uczestniczyć, ukazał się taki wspaniały artykuł siewcy Putina, prawda? Czyli każdy, kto chce własny kraj ochronić, kto nie chce wojny, kto nie chce, żeby nasze dzieci i wnuki po prostu ginęły, jest w tej chwili zastępem i niszczony po prostu publicznie. Niszczony publicznie, bez względu na to, i przecież jakie są nasze losy. Przecież myśmy, czy pan doktor, żebyśmy nie przyjechali tutaj na, tak jak z komunistycznej partii zachodniej Ukrainy, czy na czołgach, prawda, w 45. Nie, my jesteśmy, ja przynajmniej, krakowską, ja mam tutaj swoje korzenie, ja naprawdę chcę dobrze, ale dla własnego kraju. I nikt nie ma prawa mnie obrażać, a jednak mnie obraża. Nikt nie ma prawa mnie po sądach włóczyć, a jednak mnie włóczy. Więc musimy, proszę Państwa, wykazać tutaj, jakby, no wiem, że nie wszyscy, no część ludzi uważa, że w ogóle fajnie jest i jeszcze jakoś się toczy, więc nie trzeba nic zrobić, ale rzeczywiście wszystkie ruchy w tej chwili pacyfistyczne, które by nas mogły od tej wojny odwieźć, powinny być w tej chwili przez nas wspierane. No nie może być tak, żeby jeżeli organizuje się jakiś pokojowy marsz czy spotkanie, przychodzi 5 osób, proszę Państwa, a potem się nie dziwmy. My musimy po prostu to samo, jeśli chodzi o naszą działalność w internecie. Wszystkie partie dzisiaj, i tam zakładam, że siedzi bardzo dużo po prostu tępawych ludzi, takich po prostu, którzy tylko patrzą za pieniądzem i swoimi wpływami, ale na co patrzą? Patrzą na słupki, patrzą na to, co ludzie tam piszą i czy im się to opłaci, czy nie. Jeżeli nawet tam nacisk w sieci będzie wystarczająco dużo, będziemy robić dużo tych wpisów, mówić, odnosić się do tych wszystkich wypowiedzi, czy pana Hołowni, czy pana prezydenta teraz, prawda, że to my już. No i do tego, że się nie zgadzamy
na to, żeby z naszego terytorium szedł atak na Rosję. No bo to jest casus belli już nieodwracalny. I co jeszcze zrobili nasi przyjaciele? No przecież zabierają patriotyk z Polski, które są tutaj. Nie jest ich dużo, ale trochę jest, i oddają na Ukrainę. Czyli kogo chcą bronić, a kogo chcą wystawić? Tutaj musimy, proszę Państwa, mając te fakty, wiedząc o tym, mieć świadomość, że teraz tak, protest w związku z próbami wprowadzenia pod obrady Sejmu ustawy o tym, że bez stanów nadzwyczajnych, czyli stanu wojennego, można w Polsce wprowadzić wojsko na ulicę. Jakie to będzie wojsko, proszę Państwa? Mamy przecież ustawę 166, prawda? O ile się nie mylę. 1066, która mówi o tym, że mogą nas tutaj strzelać i gonić wojska obce. Kto jest w wojskach kanadyjskich, proszę Państwa? Nie mają tutaj aż tak strasznie dużo. W większości są to potomkowie nacjonalistów ukraińskich, Ukraińców, którzy tutaj właśnie się, że tak powiem, pozgłaszali. To samo w brytyjskich. Samych SS-Gajce tam 6 tysięcy, prawda, sobie na wyspach funkcjonowało, dzisiaj się poczuwają też i tutaj się też zgłaszają. Czy oni będą mieć jakiekolwiek opory, żeby gonić nas z bronią po ulicach, żeby wyciągać w kamasze nasze dzieci gdzieś tam, nawet jak się schowają? Nie. Nie będą mieć żadnych. Co do polskiego wojska, mogą mieć zastrzeżenie, aczkolwiek już w czasie pandemii wielu ludzi, wielu naszych żołnierzy z wojska odeszło, bo wymuszano na nich przymusowe szczepienia, różne rodzaje mobbingu były, dużo wojskowych odeszło, ale mimo wszystko jeszcze i tych pacyfikacji, które teraz trwają, bo przecież ABW tam wpada do tych wojskowych, którzy jeszcze przejawiają uczucia patriotyczne i ich po prostu starają się pacyfikować. Jest taki moment, w którym nasza bierność, a mówię do przekonanych, to jest największy ból, nie ma nic gorszego jak przekonanych. W takim razie zwracam się do tych Państwa, którzy nagrywali to, co tutaj mówię. Budźcie ludzi, bo będzie za późno. Potem ja to mówię do Państwa dlaczego? Dlatego, żeby nie mieć potem wyrzutów sumienia, że wiedząc pewne rzeczy, mając informacje większe niż przeciętny zjadacz chleba z różnych części świata płynące do mnie, nawet to nie takiego już alarmistycznie, prawda, pełnego ostrzeżenia, nie przekazałem tego Państwu. Co Polacy z tym zrobią? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że zwycięży instynkt samozachowawczy w jakiejś formie. Dziękuję. Przepraszam za to.